Dobra, czyli tak. Burmistrz wam przyniósł to, że chce się z wami widzieć, minął kilka dni. Tak się pracowałeś nad wynalazkiem. Teraz tak. Jak ty ostatnio rzucałeś ten wynalazek, pamiętasz? Ja chyba rzucałem to na majsterkowanie po prostu. No ale ci 34 na majsterkowanie weszło, gdzie... Może. Gdzie tam rzucałeś dziesiątkami? Że nie wiem, jak ktoś to policzył wtedy. Tam było chyba... 3... Dobra, masz 30... Rzuć na majsterkowanie. Czyli Mech Reaper. Tak, Mech Reaper. I pomyślimy, jak zobaczymy wynik. Hard. Hard. 13. Kurde, zabrakło mi jednego, żeby mieć extreme. Tak. Ej, to mogę jakoś ten, jakoś wytęty gasić? Szczęście. Może sobie obniżyć szczęście o jeden. To ja chcę, ja wydaję jeden punkt ze szczęścia, żeby wejść. Ale nie wiem, czy ten, nie. Możesz obniżyć, żeby ci wszedł sukces. Na hard chyba nie. Aha. No, w sensie... Nie możesz tak bardzo, że ci wszedł hard albo extreme, nie? Dobra, dupa. Ale to i tak, masz na harda. Prawie extrema. Prawie extrema, to tym miało znaczenia. Powiedzmy, że ile... Z 3 dni, napisz sobie 64. Okej. Okay. Tak, potrzebujesz 81, żeby znalazek się skończył, tak? No, wpisz sobie gdzieś tam postęp 64 po prostu. 64 na 81. Ty, Sorun, też coś chciałeś ten pracować nad czymś? Mam pytanie. Czy no. Powinien teraz odznaczyć na karcie postaci tą umiejętność, że mu weszło? Tak, tak, że weszło ci, to wyznaczasz teraz Mech Reaper, tam ptaszka, nie? Na koniec sesji będziesz rozwijał ten skill. Ja researchowałem w wolnym czasie researchowałem mutacje na ludzkim ciele. Jakieś książki czy tam wiesz, porównanie różnych badań, robiłem głównie. Powiedz mi, czy ty chcesz sobie, nie wiem, zrobić jakieś takie konkretne badania, książkę, coś odkryć, czy po prostu sobie robiłeś, bo robiłeś? Robiłem, żeby odkryć, jak mutacja wpływa dokładnie na człowieka, bo chyba to nie jest opisane dokładnie. Nie, to nie jest dokładnie wypisane, to jest cały czas... w fazie domysłów i testów, to dobra, możemy sobie to zrobić w takim razie. Powiedzmy, że też będziesz potrzebował 81, żeby coś z tego wyciągnąć i rzuć sobie na co? Na medycynę. Sukces. Tak, sukces. To były 4 dni, czyli razy 4, to powiedzmy, że kości miał 10, nie, to były 3 dni, kości miał 10 na każdy dzień, bo miał harda. W zwykłym sukcesie byś miał 6, czyli powiedzmy, że masz 18. Tak jak zdobędziesz 81, to coś wynajdziesz. Czy coś wynajdziesz, może dojdziesz do kolejnego kroku? Zobaczymy. Napisz, że postęp w badaniach nad mutacjami. 18 na 81. Tak? Jakie znamy nastawienia tej lokalnej rodziny obecnie? W tym mieście, gdzie byliśmy. Której? Tego rodu. Juarezów? No. No tak jest, że... No nie wiem, nastawienia. Tam tylko żyje Esteban, nie? Z tej rodziny. No tak, no ale było, że kiedyś tam te nasze rody współpracowały, no i... No i podejście tego jego brata było takie bardzo serdeczne, jak jest ze Stebanem. Wywalił cię stamtąd. No, Esteban cię wywalił stamtąd i nie jest do ciebie serdeczny. Mhm, no dobra. To ja przez te dni łażę po okolicy, zwiedzam, szukam jakichś takich śladów dawnych cywilizacji, tak to ujmę. Cywilizacji. Czyli po prostu uskuteczniam sobie archeologię, powiedzmy, że artefakty i antropologię. Jak chcesz, możesz rzucić na archeologię, nic to nie da, ale jak ci to wejdzie, to już mogę to rozwinąć pod koniec sesji. Okay. Ej, mam pytanko, a my tak? Nadal te boże, achievementy do zrobienia? No,
Możemy je robić, albo zaznacz sobie archeologię do rozwinięcia. Możemy, jak chcecie, je kontynuować. Sukces, to mogę sobie zaznaczyć. Tak, zaznaczasz sobie, później to rozwiniemy. Chcecie te achievementy, czy nie chcecie tych achievementów? Może być. Nie wiem, jakie achievementy chodzi. Każdemu napisałem chyba 9 albo 8 takich achievementów, które mają zrobić, tak? A, dobra, okej. Okay. No, możecie sobie je pilnować i jak je zrobicie, to możecie mi powiedzieć, to... To ja sobie wrzucę w trajty. Ja bardzo usilnie szukałam Murzyna. Masz jednego we wsi i siedział cały czas w pokoju. Ale ja o tym nie wiem, że ty jesteś Murzyn. No ja nie wiem, czy po czym Murzyni to jest jakiś taki częsty ten widok. Jakiś tam pewien jest jeden na wieś. Wy nie jesteście na tej wsi, gdzie wrzuciłem zdjęcie, tylko jesteście w tym mieście cały czas. Na razie nie patrzcie na tą mapkę. Ja już wiem, że tam jest wiedźma. Super, że wiem, że tam jest wiedźma. Dobra. Idziecie do burmistrza? Tak? Ja idę punktualnie. Tak, idę. No, wszyscy się zbieracie w pokoju burmistrza. Bo niedawno się nie widzieliście. Ale przychodzi po was Alfred i wpuszcza was do pokoju burmistrza. Chodzicie, burmistrz was wita. Dzień dobry, bardzo serdecznie. Właśnie was potrzebowałem. Proszę, siadajcie. Wisię z krzesła. Teraz sobie siadam. Tak dobrze się ostatnio wykazaliście z tym poszukiwaniem, co nawet nie wiem, jak to nazwać, tego tej mutacji z tym całym tym kwasim i tak dalej, że stwierdziłem, że możecie być chętni, bo mam taki problem. Jest wioska, to się nazywa Stonewood. Ona leży tam jakiś dzień drogi od nas i tam mi wieśniacy jęczą, że to niby mają jakąś wiedźmę. I trzeba by tam pójść, zobaczyć, co się tam dzieje, zbadać, czy to faktycznie jest wiedźma, czy to jest wymysł wieśniaków. I jeżeli to jest wiedźma, to albo ją zająć się przyprowadzić ją, albo się nią zająć. Jesteście łowcami, to chyba sobie poradzicie z tym. Co wy na to? Ja idę ostrzyć palę już. Ostrzyć palę. Mamy sprawdzić, czy tam jest rzeczywiście wiedźma, a nie mamy się pozbyć wiedźmy. Jeżeli to jest wiedźma, to jak najbardziej się ją pozbyć. Tak, tylko najpierw. Wolelibyśmy to udowodnić. Tak, oczywiście. Nikt nie chce śmierci przypadkowej od niewinnej osoby. Z kiwą głową na tak. Patrzę zdziwiony, ale próbuję ukryć swoje zdziwienie. Ale na co patrzysz? Co? Na tą informację, że nikt nie chce śmierci przypadkowej osoby. Aha. Dobra. Dał wam taki... Tutaj macie na drobne wydatki, na wymagane wydatki pieniądze. Dał wam taki woreczek z złotymi monetami. Dla każdego po jednym, czy wspólnym? Nie, taki wspólny woreczek po prostu wam dał, jakbyście... To ja go zgarniam od razu. Dobra. Jak wyrywasz mu z ręki, jeszcze tak WUM! Zanim go postawi na blat. Patrzcie, kurwa, z zażenowania na nią. A gdzie pozostałe trzy? Nagroda będzie, jak wykonacie zadanie, to jest taka przedpłata. Jaka będzie Zaliczka. Nagroda? W złocie. Mi pasuje. A czy patrząc na Ester, mogę stwierdzić, czy się nabawiła syfilisu przez balowanie ostatnie? Ja myślę, że samo popatrzenie na to ci nic nie da. Jak się zacznie drapać tam, gdzie nie wolno. Zacznie drapać tam, gdzie nie wolno. Musisz dłużej ją poobserwować. Nadgarstek. Tak. Po psiosze. W lewe ucho nie wolno się drapać. Nie, po psiosze. Po cipsku się nie można drapać.
Dobra. Tak, no on tam wam jeszcze dał taką mapkę, jak trafić do tej wioski. Wioska nazywa się Stonewood. No jest to wioska drwali na tak dobrą sprawę. Przynajmniej kiedyś to była wycinka lasu, ale przerodziła się w taką małą wioskę. Kilku miejscowych czasami przyjeżdżają właśnie drwale, żeby sobie tam dorobić albo po drewno i w sumie tyle. Dobre drewno mają, więc nie chcę tracić wioski, a poparcie ich, a wiedźma taka nie niszczy trochę kontakty międzyludzkie. Już się robi. Jak tu wioska drwali, to sobie pal tam na miejscu zdrowie. Na pewno mają parę pali. To świetnie. Jeszcze nie wiesz, czy będziesz go potrzebował. To się dowie. To wujce. Alonso, ty się znasz na tych wszystkich wieźmach. Strzał w głowę wystarczy, czy trzeba się bardziej postarać? Spokojnie, ja się tym zajmę. Strzał w głowę nie starcza, trzeba jej uciąć głowę. Wyjmuję sobie karteczkę i zapisuję w cyrylicę. Zamontować wyrzutnie pił tarczowych na karabinie. Co tam piszesz? Nie interesuj się. Wyrzutnia pił tarczowych. Pytanie, czy ktoś z nas ma psychologię albo psychoanalizę? Andras, to ja się nie uczyłem. To było pytanie Osa. Ja też nie znam się na psychoanalizie, ja mogę was posklejać. Dobra, chodźmy do tej wioski. A ty nie masz mapki psychologii, Soro? Nie, gdzie coś innego wziąłem z tego, bo przecież to było takie, a co to robi? Nie wiem. Nie, już się nie pytałeś. Zapytałeś się mnie, czym się różni. Michał, bo pytanie, co chcesz wziąć? Tak, i za to wziąłem spod Hidden. Spod Hidden, jest... okej. Okay. Ile masz spod Hidden? 60. Dobra. To co? Wiecie, co trzeba i ruszajcie. Czekamy. Jeśli szybciej będzie gotowe, to lepiej. Biorę instrukcję i idę. Ja wstaję, skinęłam głową na pożegnanie burmistrzowi i wychodzę. Okej. Czekam na resztę przed budynkiem. Ja staję obok Andrasy i zaczynam grzebać w torbie po jakiejś szczypce, po jakieś igiełki. I co robisz? Szukam narzędzi potrzebnych do pracy. A, okej. Okay. A gdzie jest krokodylek? Tak się, proszę, nazywa narzędzie średniowieczne tortur, którym się palce wyrywało. O, jest! Wyciągam krokodylka i go oglądam, tak. Halo? Palca. Halo. Słychać. No, przez chwilę miałam jakiegoś laga na Discordzie i nie było mnie słychać. Ja wychowałam Andrastę i tak odwracam się w jej stronę. Andrastę, czy siedziałaś może nad tą księgą, którą znalazłyśmy w rzeczach Mirabelki? Nie dostaliście żadnych książek stamtąd. Właśnie. Ja chciałam wziąć te księgi, ale Mepnes nie pozwolił. No nie! To nie... Zły, niedobry Mepnes. Przebudzam się z letargu i patrzę, gdzie jestem. Jesteś sam w pomieszczeniu. Przed budynkiem. Wybuduję wodę. Wynieśliśmy się. Spokojnie, kościoła wyprowadziliśmy. No, po prostu szedłeś za nimi. Ja sobie tak obracam pomiędzy palcami tego krokodylka i po chwili chowam go do torby. Co za krokodylek? Takie tam narzędzie do wyrywania palców. Jeszcze sprawdzam wszystkie fiolki i ruszam do przodu bez słowa. Do wioski tamtej. Idę za Alonso. No w końcu on ma chyba mapę. Tak, ty brałeś mapę? No. Tamtą stronę.
Ja nie chowam rewolweru. Ja mam na tyle mało rzeczy, że zazwyczaj mam je w torbie, w którą zazwyczaj mam przy sobie, więc wszystko mam ze sobą. No nie, ja idę dlatego w moim pokoju idę się spakować. Okej. Okay. Dobra, to może zaczekajmy na Kościeja. W międzyczasie zerkam na mapę, którą ma Alonso. Stój i czekaj. Ja sobie idę do przodu. Alonso! Alonso, zaczekaj. Tak? Stój i czekaj. Po co? Praca na nagle. Kościeja. Na Kościeja. Gdzie ten stary pryk znowu poszedł? Spakować się. Głupi nie jest, mógł się spodziewać tego, że wyślą nas do roboty od razu. Okej, Kościej, pakujesz się. Dużo rzeczy bierzesz ze sobą. Jak już jestem w swoim pokoju, no to pakuję do walizki mój podróżny warsztat. Wszystkie jakieś śrubokręty, części do mojej rusznicy, do mojej rękawicy, ogólnie do moich wynalazków. Wszystko segreguję, pakuję. Mam taką fajną przygotowaną do tego walizkę. Okej. Okay. Jak on się opierdala, to ja wchodzę do karczmy i krzyczę na niego po rosyjsku, żeby ruszył dupę. A jak jest po rosyjsku rusz dupę? Nie wiem, ale mam rosyjski, to mogę drzeć mordę po rosyjsku. No możesz. Zarolować? A zaroluj, czy dobrze powiedziałeś rusz dupę? O kurwa, nie. Zakrzuchnąłeś, ruchać mi się chce. Słyszę znajome głosy. Wyciągam rewolwer. Czekaj, Alezja, ty sobie nie zapisałaś w karcie języka tajemnego? Proszę. Ja kiedyś tego miałem. W ogóle, kurwa, gdzie jest język tajemny? Nie mam, musisz sam wpisać. Teraz sobie dopisać. Przez moje myśli przechodzi tylko jedno sformułowanie. Przyszli po mnie. Przyszli po mnie. To oni. To oni. W ogóle ty zmieniałaś, ty zmieniałaś w ogóle swoje procenty, czy wpisywałaś jak było? Wpisałam tak, jak miałam wcześniej w karcie. Okej, okay, to... W sensie, że tam raz 70, dwa razy 60, trzy razy 50, trzy razy 40. A robiłaś sobie od nowa wszystko, tak? Nie, po prostu przypisałam, jak było. Aha, dobra, bo to masz źle rozdane niektóre rzeczy. To ci poprawię po prostu. Sobie dałeś za mało. Czyli jeszcze gdzieś coś mogę dodać? Nie, po prostu walkę w ręce sobie dałaś o 10 za mało. I wiedzy ogólnej nie ma. Aha, dałaś sobie historię, okej. Okay. Możliwe nawet, że zrezygnowałam z tego, nie wiem, jakiegoś języka tajemnego czy coś. Teraz odpalam tą starą kapelę. Bo miałaś artefakty, czyli archeologię, walka wręcz, wiedza ogólna, której nie ma, język tajemny, majętność, spostrzegawczość, perswazja, jeździectwo, korzystanie z bibliotek i język różny słabo. Nie? Tu widzę, że dodałaś sobie w antropologię zamiast medycyny. No, zamiast medycyny. Ty w sumie medycyny nie miałaś. A nie, miałaś 21 medycyny, okej. Okay. Wspinaczka 40. Antropologia, archeologia,
niestety trading. Jeszcze masz Fighting Brawl. Historia. Persfazja. Raid. Spot Hidden. No chyba ci brakuje jednego, wiesz? To ja bardzo chętnie coś tam dołożę. No to dobra, to później, żeby już więcej nie ten. No. Zobaczymy, co czego ci brakuje. Nie wyjdę. No. Nie słyszałem, że po mnie przyszli. To ja jeszcze tak. Na szybko sklecam pomocą sznurka i petardy błyskowej. Taki prościutki mechanizm. Taką prościutką pułapkę. Że jak ktoś. Że następna osoba, która otworzy po mnie drzwi. Pociągnie zerwie linkę, która odpali petardę błyskową. No. I jeszcze nad drzwiami montuję kubą z wodą. Skąd wziąłeś wodę? Montuję swoją ubikację. Okej. Okay. Weź to zabierz, bo coś czuję, że on to wejdzie. No zamontowałeś, no. Jak już zamyka na sobą drzwi, jeszcze z pomocą kredy wyrysowuje znaki przeciwko nieumarłym. Okej. Okay. No i jak już jestem spakowany, to idę. Czy te twoje znaki mają działać? Czy... Znaczy, to są takie odstraszające. Dobra. O, wypisałeś, spakowałeś się, przygotowałeś. Nie umarli wypierdalać. Czekam przed karczmą. Cyrylicą napisane na drzwiach kredą. Nie umarli wypierdalać. Dobra, czy przed karczmą widzę Alonso? Widzisz, Alonso? Alonso, stary druhu. Wołałem cię, co ci tego go zajęło? Pakowałem się, ale widzisz... Mam pewien problem. Otóż zapomniałem swojego kompasu spokoju. Czy mógłbyś taki dobry i byś mi go przyniósł? Nie? Ja mam kompas, idziemy? No dobra, trudno. Nie ma czasu. Nie ma czasu, wiedźma czeka. Wiedźma nie zając. No. Nie umarli nie zając. A jak ja na każdego? Co? Co? Ej, w sumie oni tam... Dobra, idę z mapu w stronę wioski. Idę za Alonzem. Wszyscy poszliśmy do karczmy po tego debila? Nie, ja zostałem w miejscu, ale zrozumiałam, że jak wracałeś z karczmy, to przeszedłeś tą samą drogą, z której... Dobra, dobra. Nie wiem, jak mapy zarządzić. Gdzie? Stójcie i idźcie sobie gdzie chcecie, no. Ja idę najkrótszą możliwą drogą do tej wioski. To idziesz koło i nigdzie, gdzie one stały. Okej, no to w momencie, jak nas mija, to ja do niego dołączam. W ogóle ile tam wioska jest stąd? Może konia trzeba wynająć, a nie piechotą. No to mógłby być dobry pomysł nawet. No dzień drogi na piechotę, nie? Chuj, idziemy piechotą. Zmaszowałeś, Alonso. Jestem stary. Chodź, kości rozruszasz, chodź. Ja nawet się na niego nie odwracam. Ja patrzę mapę i idę przy ciebie. Tam, gdzie mapa wskazuje. Kościeju, a umiesz ty jeździć konno? Nie. Chyba. Nie jestem pewien. Nie ma jazdy konnej, to jest drive auto. Jest ride. Gdzie ty masz ride? W drugiej na dole. Drugie od dołu w drugiej. To potrafi kurwa tym samochodem prowadzić na 20? Tak, samochód to jest powóz. Mam wrażenie, gdyby ktoś mi kiedyś, że gdyby miał określić umiejętność swojej jazdy konnej i określić ją w skali procentowej, zamknąłbym się w 5%. Śmieję się, żartu. Dobra, koniec gadania, ruszamy szybciej. I w przyspieszonym kroku.
A ja nie. To się zgubił, się nie wierzę. Ja sobie idę swoim spokojnym, kościołowym krokiem. Z laską u boku i z różnicą na plecy. Super. Ja obserwuję... A gdzie masz walizkę? W drugiej ręce. Okay. Czyli idziecie do tej wioski na piechotę, tak? Tak. Mhm. Ja sobie jeszcze wrócę narodowej w Hiszpanii w drodze. No to zanudź. To dlaczego nie znam? No dobra. Dobra, no to dochodzicie do wioski. Jest już noc. Tak jak był dzień drogi, a wy wruszyliście wcale nie z rana. No wioska... Nie jest tak całkiem się na rzecz nie widzicie. No, przechodzicie od strony zachodniej do wioski, no i widzicie po prawej stronie duży budynek z szyldem, że to jest karczma. Wchodzę, zamawiam prywatny pokój i jedzenie. No, wchodzicie, widzicie, że w sali. Ty wchodzisz, widzisz, że sala jest. Wchodzę za nim. Okej. Okay. Widzicie, że sala jest. Może uklijęcona. Może są jacyś klienci tam, co sobie tam pije piwo, coś faceci. Stoi karczma za naszym kwasem. Jakaś kelnerka młoda tam chodzi z jakimś piwem czy czymś. Ja podchodzę do karczmarza. Nie, pierwszy się obracam za plecy. Tak przed ramię. I patrzę, że Andrasce mi śledzi. I się czuję, jest śledzony. Okej. Okay. I idę do szynkwasu. Dobry wieczór. A dobry. Przyjezdny widzę. Zimny kapelusz. Alonso. Medyk. Agienek. Karcz masz. Miło mi. Ile za noc? Za noc 12 srebrników. A do tego wyżywienie? No, ze śniadaniem, kolacja nie jest doliczona, ale śniadanie jest. To co? To mi, przycięło mi się. Kolacja nie jest liczona, ale śniadanie jak najbardziej jest. To proszę doliczyć śniadanie, kolację i ja zapłacę. No, dobrze, to proszę 14 srebrników. Wykładam mu 14 srebrników. No, bierze. Proszę usiąść. Córka przyjdzie zaraz. A mogę mieć pytanie? No, oczywiście. Myj jakąś ścierką jakiś kufel cały czas. Chodzą słuchy, że macie tu problemy z wiedźmą. Prawda? A owszem, mamy. Może mi pan coś jutro mieli ją ten w sumie. Wieszać, bo tam wysyłali do burmistrza, do tego rejonu, ale coś się nie odzywa i chłopy stwierdzili, że trzeba samym sprawiedliwość. To już nie żyje? Nie, no jutro dopiero mają ją wieszać. No właśnie my jesteśmy wysłani przez burmistrza. A to ale... musicie do tutejszego, można też go nazwałem burmistrz. Nie, sołtys. Do tutejszego sołtysa musi się pójść z tym. Sołtysa, która to jest chata? Jak pójdziecie prosto drogą, to na lewo taka duża. Znaczy w sensie na skrzyżowaniu. Dobrze. Pytanie o C11? Tak, 11. No masz napisane sołtys Hendryk 11. A coś jeszcze? Mam niepokojąc, czego się przydarzy tutaj? No tak, no dlatego właśnie, to przez wiedźmę pewnie to wszystko. No ale co dokładnie, chciałbym wiedzieć. Bo tak się składa, że jestem tu przy okazji w sprawie wiedźmy. No wie pan, ja tutaj dokładnie to wszystkiego nie znam, ale tam coś mówią, że tam jakiś ten...
Tam jakieś śmierci były przez nią nawet i zwierzęta straszy. Kto mówił o śmierciach? Zapisuję to sobie w notesie po hiszpańsku. Ludzie mówią. A kto umarł? Można wiedzieć? Krzysiek Bednarz. A żona po nim dostała? Nie, on był ten samotnikiem, tylko matką się opiekował, teraz Widulka sama została, a chora była. Matka jeszcze żyje? Żyje, ale ciężko z nią, panie. Jestem lekarzem, co się na to poradzimy? No, może się pójść zobaczyć, jak panie lekarz. Która chata? Mógłby pan powiedzieć? Aktualnie to on jest u... On jest chyba u Bułkowskich, to naprzeciwko sołtysa. Znaczy ona je. Dobrze. Ja przy okazji notuję i przytykuję. Naprzeciwko sołtysa są depscy. Co są? A nie, dobra, 7 góra, dobra. Fakt, zapomniałem sobie 7. Ja to sobie nie wszedłem, więc ja to się w sumie tylko tej wiosce rozglądam. No, widzisz chałupy, widzisz, że las jest dookoła praktycznie, tam jeziorko, jakieś pola. No dużo nie widzisz, bo jest ciemno. Nie ma żadnej latarni na drodze? Nie. No to gdzieś. Ktoś się kręci? Gdzieś. Nie kręcą się ludzie. Takie zwierzęta, jakieś kury, jakieś... Rosji na wsi mają latarnie, okej? Okej. Okay. Nie ma jak, nie jest jakaś biedna... Nawet wieś nie jest, to jest bardziej osada drwalska. W Rosji w osadach też są lampy. Okej. Okay. No to jedyna lampa to przy wejściu do karczmy wisi. Ja też poproszę jeden pokój. Mówię do karczmarza. A z kolacją? Tak, poproszę. No, mam 13 srebrników. Okej, płacę. I w tym momencie ogarnęłam, że nie wiem, ile mam kasy generalnie. No, to jest kasa, którą się nie musisz przejmować. Robimy to tak, że jakąś tam kasę macie, związaną z waszą majątkiem, dopóki nie będziecie musieli wydawać więcej kasy. Przepraszam. Nie będziecie musieli wydawać więcej kasy, to was to nie interesuje. Dobra. To ja mam pytanie. Tak. Nie pytanie. Też pokażę do karczmarza i też mówię, żeby poprosił pokój, też z kolacją, też mu płacę i pytam się, czy ma problem z goblinami. Ja przy okazji mówię do karczmarza, że ta pani też została wynajęta przez pana burmistrza. Dobrze. Gobliny? Pani, nie. Gobliny nie. U nas spokój z tym. No to bardzo. Tutaj gęste lasy. Jakbyście kiedyś mieli problem z goblinami, to możecie po mnie... Posłać. No zapamiętam. A po kogo? Ester. Ewentualnie nazywają mnie też tańczące ostrze. Dobrze. Zajmuję się polowaniem na mutanty, więc radzę sobie, można by powiedzieć, jak z muchami. Dobrze, widzę, że tu dobrych ludzi przysłali do naszej czarownicy wiedźmy. Poglądam się na Andrastę. Patrzę chwilę. Spoglądam się na Alonza. Tak? Jakie są twoje motywy? Co przez to rozumiesz? Czemu ty jesteś? Mam swoje cele w życiu. Ja się kieruję na środek skrzyżowania. No to idziesz. Widzisz tego obłąkańca naszego? Nie, aż kuźnie, studnie. Ja się ukrywam w nocy, ty mnie nie widzisz. Ista, gdzie jest Kościej? Ista? Machamy ręką przed oczami.
Ister? Nie. Nie. Kurde! Od razu o, teraz słychać. Normire. Mówiłam, że specjalnie szłam trochę z tyłu, żeby widział mnie i za nami nadążył, ale się, kurde, jednak zgubił, ciamciak. Ciumciak. Do wsi pewnie doszedł. Stawiam torbę im na blacie, nic nie popsujcie. I wychodzę po kościele. Dobra, to ja również... Na... Co? No bo powiedziałam, że idę po niego i wyszłam. A, to ja słyszeliśmy tego. No bo... Ja nie idę, jak ona idzie. Może coś mi się psuje z Discordem dzisiaj. Teraz... Ja taki wybiórczy ten Discord, bo jak nie słychać, to od razu co jego zdania. No, no. A teraz mnie słyszycie? Teraz się słyszę, ale coś wcześniej chyba też mówiłaś, a nie było słychać. Rozdruski syka bliad. Dobra, i wychodzisz po niego, tak? Rozglądasz się. Ja tutaj... Tak. Oni se tam, kurde, robili jakiegoś small talka, ja w międzyczasie działałem, więc ja proszę moją matkę. No, no, to znaczy w sensie ten, to powiedz, co robisz, nie? Idziesz na... Szłaś w kierunku skrzyżowania, to się powiedziałem, że minąłeś po lewej stronie kuźnię, po prawej stronie studnie. Tak. No. Stajesz do skrzyżowania. No. Przykładam sobie ręce do ust, żeby było mnie głośniej słychać. Tak. No i krzyczę. Halo, powiedzmy, przyszliśmy! Tak chyba słychać na całą wieś. Tak, szczególnie w nocy, bo się dźwięki natury. Nikt ci nie odpowiada. Wybiegam z karczmy zdenerwowany z torbą w ręku. Jak to słyszę. Okej. Okay. Nie widzisz go, ale słyszysz, że skąd słyszą idą głosy. Nikt ci dalej też nie odpowiada. Ja drę mordę do niego po rosyjsku. No to co mu mówisz i... Żeby zamknął łeb. O kurwa, znowu. Dobry ruski. Co krzyknął? Co krzyknął? Nie wiem, co krzyknął. Mam syfilis. Twoja stara krokodyl. Twoja stara krokodyl. Teraz metalny. I rozpalam. I rzucam w jego stronę. Okej. A rzucasz tak, żeby w niego trafić, czy... Jest ciemno, więc ja rzucam tylko w tę stronę. Jakby to jest obuszające. To rzuć sobie na szczęście. Okej, 40. Czyli ja się rzucam na szczęście. A, tutaj mam. No bo sobie rzucasz na szczęście. Pyk! Ja chyba kurwa widzę jebany świecący obiekt leczący w moją stronę. Świecący obiekt. No, a kurwa, to jest obowiązkowy, on nie świeci w momencie lotu, tylko w momencie uderzenia. Ale musi palić petardę. No tak, ale jakby ląd się pali, nie? A, słuchaj, Alonso? Widzisz jakieś dziwne iskierki lecące w twoją stronę. Co robisz? Pierdalam od nich. Znam kościele za dobrze. Dodge? Dodge. Kurwa. O! No zdążyłeś uniknąć wybuchu. A ja w sumie... To też dodżuj. Albo na szczęście, jak wolisz. Właśnie, bo ja też szłam razem z tym. Z tym. Gdzie no to... jest dodż? Alonzem. Co Alonzem? Weź sobie, odjaż ustaw, że żołujesz jako Alonzo. Puf! Odkopnęłaś z powrotem mu tą... Odkopnęłaś mu z powrotem tą petardę. Kosi, widzisz na swoją stronę? Wraca petarda, którą rzuciłeś. Jako, że to jest moja petarda, ja po prostu zamykam oczy, zatkam uszy. Okej. Okay. Tak, i ona wybucha przy tobie, ale to jest petarda ogłuszająca, tylko błysk, głośny dźwięk, ty moje zapięte oczy. Muszę to widziałeś przez powieki, jakiś tam czerwony błysk, ale nic się nie dzieje. To za debil. Widzieliście w nocy stojącego tego
stojącego kościeja z zasuniętymi uszami. Ładny torbę. Do skrzyżowania. Do środku skrzyżowania. Zobacz, dopóki on ma zamknięte oczy, to ja kładę torbę, kładę ekwipunek i tak podbiegam do niego, powalam na ziemię. Co ty myślisz, że ja będę jechał teraz od przez pół godziny? Nie, ale chwilę czekasz na pewno. Bo wybuchu od razu odsłaniam. Ty widzisz biegnącego na ciebie Lonza. Zdejmuję snajperkę i celuję. Stać, będę strzelał. Chłopaki, spokojnie. Proszę mi się tutaj nie zabijać. Ester? Poczekaj, czy on dalej na mnie biegnie? No nie, jak widzę karabin, to stoję. I cię otaczam po prostu, krążam cię. Otaczam ci pojedynkę. Ale ja ci łeb odcinam. Ale to do mnie czy do niego? Ester? Tak, to ja. Ja ci łeb odstrzelę kości, jak tylko dostanę ci w swoje ręce. Co wy zrobicie? Nie wiem, przyszliśmy po prostu. Po ciebie, bo się zgubiłeś! Ja się zgubiłem, może na przykład wieźmy. To rano! Może najpierw przenocujemy, czy coś? Nie, no najlepiej raz, no bo teraz śpi. Chyba wiedźmy nie śpią w nocy. Jak? No normalnie, wiedźmy spią w dzień. Teraz się schowa przez ciebie. Mogę się spytać, a nie? Całym hukiem. Ogólnie to cię chyba Alicja zcięło i nie było spać samo. Byś się spytał kościej. Ja tu jestem specjalistą od wiedźm. Wiedźmy śpią w dzień, bo w nocy porywają dzieci. No to chyba lepiej przeszkodzić jej w porwaniu dziecka. Tu nie ma dzieci, już się wypytałem, chodź. Jak tu nie ma dzieci? Jak to nie ma dzieci? Dobra, nieważne. Normalnie. Co to za wioska? Nie wiem sam. Wypytałem się i tu nie ma małych dzieci. Nie ma co się bać. Chodź, idziemy do karczmy. Może podpalimy się. Nie ma małych dzieci, nie ma co się bać. Fajne dzieci kukurydzy. No dobra, lekko zawieziony idę. Jesteś zawiedziony, że nie ma dzieci? Ja podnoszę swoją torbę, weź swój ekwipunek i idę do karczmy. Ale wyciągam jeden z moich założonych krzyży z wody święconej i przychodząc obok studni żegnam się i go tam wrzucam. Dobra. No od starsza się nie umarł. A pytanie, czy ty jesteś chrześcijaninem? Nie wiem. Ja jestem prawosławny. A prawosławni używają krzyży? Tak, tylko chyba tak. Takiego trochę innego. Czyli masz takie trochę inne krzyże. One chyba tego jeszcze mają taki na ukos poniżej. Mają tego jeszcze. Mają dwie deski. Aha, dwie, okej. Okay. Czyli masz takie podwójne, dobra. To takie śmieszne. I teraz mam zagadkę, czym się różni krzyż prawosławny od krzyża zarazy. Bo krzyż zarazy chyba też miał kośną tą belkę. Niczym, bo prawosławie to zaraza. Nie no, protestanty ma zwykły krzyż. No, wpisałem już protestancki, faktycznie jest normalny, dużo czarny. Zwykły krzyżyk, no dobra. nie masz czarnego lodu. No, normalny. Mam normalny krzyż, okej. Okay. Prawosławny jest taki dziwny. A to kurwa jedno i to samo. A właśnie, prawosławny. Jezu, no. Prawosławny. Jeden chuj. Tak, ja mam takie dwie belki dodatkowe. No, dobra. Nie wiem, po co mu te belki, ale kisty. A krzyż zarazy? To jest na ten, na nogi i ręce Jezuska. Krzyż zarazy nie ma tej skośnej na dole. Mhm. Dobra, no to masz normalne krzyże, okej. Okay. Kontynuujcie. Ja wchodzę do karczmy. My siadam przy tym i czekam na posiłek. Reszta? Ja nie wyszłam z karczmy. Stoisz w karczmie cały czas? Mhm, poszłam do pokoju. Rozłożyć rzeczy. Powiedziałaś, że chcesz kolację do pokoju? Tak, poprosiłam z kolacją. Okej, okay. A co robi Ester i Kości? Idę do gospodarza. No ja w sumie idę do
karczmy i czekam. Siadam przy stoliku i czekam na swoją kolację. Czy kupiłaś kolację? Kupiłam kolację. Kupiła to samo, co pozostali. Idziesz do tego? Tak, idę do Gienka. Do Gienka. W sensie, Alicja, ty idziesz do Alonso? Tego przy tym samym stoliku siadasz? Tak. Okej. Okay. Kości? Podchodzisz do Gienka. Gienek wyciera kuflem, znaczy kuflem. Szmatką wyciera kufel. Kuflem wyciera szmatkę. Zależy, co jest brudniejsze. Zdrastwujcie, gospodarzu. Trudny to wioski galów. Dzień dobry. W sumie to dobry wieczór. Powiedziałem dobranoc, ale to by było bez sensu. Dokładnie. Ponieważ mam bardzo ważne pytanie. Gdzie znajdę wiedźmę? U sołtysa jest bodajże aktualnie. W piwnicy. Żeby nie uciekła. Ja w międzyczasie schodzę i mówię, że mówię gospodarzowi, że to jest czwarty nasz towarzysz, również przesłany przez burmistrza. Nazywam się Robert. Okej. Okay. A jak Jenek? Po czym zamówiłam sobie kolację i poszłam usiąść razem z Alonzem i Ista. No ale to jedną po kolację ci zanieśli do pokoju, drugą podali wam trójce. Po jednej. A, znaczy ja myślałam, że po prostu sobie wezmę. Dobra. Będzie na później. Jakiś gulasz plus piwo i chleb. Ja zabieram to i chowam się do pokoju. Dobra. Moment. Kościej dalej. A gdzie znajdę sołtysa? Na wprost pan pójdzie i na skrzyżowaniu po lewej taki duży dom. A gdzie znajdę piwnicę sołtysa? Pod jego domem? I tak jej informacji moim potrzeba. Do widzenia. Hej, Kościej, wracaj tu! Do widzenia. I wychodzę. Kościej, kurwa mać. Słyszę, co się dzieje, wstaję i wychodzę za Kościejem. Ale o co mam chodzi, ludzie? Kościej, zaczekaj. Ja idę do pokoju i wpierdam klatkę. Jest teraz uwięziona, mamy idealną okazję, żeby zaatakować. Jutro rano też jeszcze będzie uwięziona. Doszło do samosądu! Nie możemy stwierdzić jednoznacznie, że ona jest tą czarownicą. Ja mam wykurwione wpierdam. Wpadkowa! Ale w takim razie... W takim razie... Czy to nie znaczy, że my robimy samosąd tylko według naszych podejrzeń? My mamy osobę, która się na tym zna i będzie w stanie... dokładnie stwierdzić, czy to jest czarownica, czy nie. Kogo? Też tak patrzę z takim bardzo dużym znakiem zapytania w oczach. Na ich. Szanowny sekretarzu. Czy, bo nie było słychać, jak coś Alicja mówiła. A, powiedziałem na Alonso. Aha. Ja powiedziałem, że przecież Alonso jest lekarzem. Słyszałem, że jest piekarzem. Też sobie chodzi na biało. Kompletnie nie było słychać. No że kurwa! Może ten pacjent ci to przerywa, czy coś? Może to przycisk jakoś źle trzymasz, czy co? Daj kurwa na aktywację. Halo? Głosu. Halo. Teraz słychać. Dobrze. Ja mówiłam, że no... Alonso jest też łowcą czarownic. A sprawdził to kto? A to w skraju w takim razie skąd my mamy wiedzieć, że ty jesteś łowcą nieumarłych? Nie jest. Tam bliższy, Boże, co za różnica. Kłamałem. Super, świetnie. Boże, z kim ja pracuję? Idę do karczmy. Odwracam się na pięcie i idę do burmistrza. Kościej. Sołtys. Okay. Wracaj, proszę. Ale on jest na dworze, ty jesteś w środku, nie słyszy cię. No nie, ja wyszłam też. Mówię, że wyszłam. A, okej. Okay. Świetną okazję do ataku. My jeszcze nie wiemy, kogo atakować, tak? Dobra, wiesz co? Mam pomysł. Pójdziemy pogadać z sołtysem. Może być? Dobrze.
Nie będziemy mu się włamywać do piwnicy, ale pójdziemy chociaż z nim pogadać. Daj mi moment, proszę, a pójdę powiedzieć Ista, gdzie będziemy, dobrze? Nie tylko dupie mają. Ja chciałem włamywać się do piwnicy, żeby ją podpalić. Podpalać też nie będziemy. Zaraz wracam, poczekaj na mnie. Okej, okay, idę do karczmy i tylko staję w progu i się drażę. Idziemy do sołtysa! Jakby co. Ja to kurwa słyszę. Jak ty się drzesz, to widzisz, że jakiś facet z ławki ci macha. To jestem sołtys. A, okej. Okay. Kościej! Chodź. Sołtys tu jest. Pan idę dumnym krokiem do sołtysa. Ja się słyszę, że coś się odkurwia, to wychodzę z tego pokoju. Nic nie słyszysz. A, znaczy, ja w sumie darłam się dlatego, żeby wszyscy, żeby... No dobra, słyszysz, jak się drzeże idzie, idą do sołtysa. Daję i szybkim krokiem wychodzę. Z maską okay. Oczywiście. Okej. Okay. Podchodzę do stolika sołtysa. Dobry wieczór, zostaliśmy przysłani przez burmistrza w sprawie czarownicy. Chcielibyśmy pogadać z panem na ten temat. No, dobrze. Proszę, siadajcie. Okej, siadam. Achim, spadaj stąd, zrób miejsce. Co wiesz? Pytanie jest bardzo proste. Kto jest czarownicą? Słucham? Kto jest czarownicą? Gosia Kuziewicz. Jest. Gdzie ona jest? No jest aktualnie w piwnicy w moim domu. Proszę mnie do niej zaprowadzić. Kościej, zaczekaj. Teraz, tak po nocy. Tak. Pan nie słyszał? Przecież czarownice w nocy mają największą moc. Nie słyszałem? Dobrze, może zaczekajmy na tego naszego tułowca czarownic. Podchodzę do tego stolika, kłaniam się i siadam. To jest lekarz. No tak, ale i łowcy czarownic. Prawił to kto? Ja mogę sprawdzić, czy ty masz mózg na przykład. Też? A jak? Panowie... Telefonacja czaszki. Alonzo, Kościej, później. Dobrze? Proszę. Dziękuję. Ja tak się... Jakie są dowody? No więc, panie... Alonzo. Panie Alonzo. Została oskarżona o zabójstwo mężczyzny, pana Krzysztofa Bednarza. Został znaleziony rano z rozwaloną czaszką, tam pęknie tą z tyłu. Razie dalej. Jest oskarżona o potrucie mojej żony, przez co urodziła martwe dziecko. Chłopi ją oskarżają także o to, że zniknął pies i że krowa mleka nie daje. I że córka karczmarza ma zbyt ładną skórę, też słyszałem takie podejrzenia. Podoba się w krwi kąpie. Córka karczmarza ma zbyt ładną skórę? No dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Tak. Ostatnie trzy możemy wykreślić od razu. To są tak bez sensu oskarżenia. Panie, ale to dobry pies był. No jak tą krowa bez mleka? Krowa po prostu może zachorować. Zawsze, ale to są rzeczy, które zwykle nie mają wspólnego z czarownicami. Ale... Dobrze. A ten pies jej nie lubił, panią. Szczekał na nią, za suknię gryzł. Zwierzęta akurat czują oczenie, więc to jest dobry trop, czyli możemy psa zostawić. Zapisuję tego psa, rozbicie zabójstwo Krzysztofa i ten. Wszystko zapisuję sobie. A gdzie ciało pana Krzysztofa? To już zakopane jest. Pochowane w sensie. Jak dawno temu? No, kilka dni będzie. Okej, okay, ja w sumie też spisuję to, co...
to, co są te smugi. Całym szacunkiem dla pana Krzysztofa po śmierci, lecz musimy rozkopać ten grób i go zbadać. No, skoro trzeba. Pańską żoną też musimy się spotkać, przebadać ją? Dobrze. No, oczywiście to już będzie na mój kosz. Wszystko. A z psem to naprawdę nie mam pojęcia coś zrobić, to nie jest mój zakres obowiązku. No. A czy oczywiście... to był pies? Pies należał do... Moment. No, gdzieś, muszę znaleźć, gdzie to spisałem. Pies był u kowala. Gwenhira. Dziękuję. No, a jeszcze oczywiście rozmawiał z samą Gosią. No tak, tak. Zresztą. Gosiu bym się zajął dzisiaj. Znaczy tak, w trakcie rozmowy widzicie, jak wszyscy inni jakby tam Gosiek z Kaczmem po prostu wychodzą i rozchodzą się do domów. Tak, wychodzą no. Sobie z Kaczmem. Zostajecie sami z Sołtysem. Halo? Gosiu zajął się. Nie było słychać. No nie było się słychać. Nie, to nie była kwestia pasjansu. Ja też mam pewne pytanie, jeśli można. Tak. Tak. Nie słychać. Nie słychać. Weź wyłącz guzik, daj aktywację głosową. Znaczy, nawet jeżeli masz... No to, a może daj guzik? Bo nawet jest... No teraz cię usłyszysz. A nawet ci lampka nie świeci. Nie wiem, czy może mikrofon? No. Halo, słodno. Dobra, zadaję pytanie. W jakich okolicznościach został pan Krzysztof Bednarz znaleziony martwy? Jak mówiłem, był znaleziony rano na podłodze swojego domu, miał rozwaloną głowę, jakby ktoś go uderzył czy czymś twardym w tę głowę. To nie brzmi za bardzo jak działalność czarownicy. Ludzie mówią, że oczarowała jakiegoś faceta i to zrobi, bo on się, Krzysiu się przystawiał do niej, a ona go ignorowała. Podobno rzuciła urok na kogoś innego i mu to zrobił. To wszystko jasne. Na kogo? Są jakieś podejrzenia, kto to, na kogo niby miała rzucić ten urok? Oj, nie. Jest kilku chłopów w wiosce tam, ale nie ma żadnych nic takiego. Jak też nie możemy oskarżyć wszystkich. Czy mogłabym wejść do domu zamordowanego? Bo to został znaleziony martwy w swoim domu, tak? Tak, tak, w swoim domu. Tam mieszkał z matką, teraz matka została przeniesiona do domu Bułkowskich. Można by się tam rozejrzeć, może jeszcze nie wszystkie ślady zostały zatarte. Pierw idziemy do Gosi. Ale też z matką tego zmarłego przydałoby się porozmawiać. O, pani z nią to nie porozmawiacie, ona wyledwo co kojarzy, ona chora jest. Na co jest chora? Nie wiem, tam Gośka ją coś tam, jakieś zioła i dawała czy coś, ale... Dowiemy się jutro. Czyli jeszcze ją odczuwała. Możecie mi się nie wtrącać w pracę? Kościej! Jest tak właśnie. Kościej! Nie nerwuj mnie, dobra? Zabijmy, bo jeszcze nie zwołała koleżanek. Amatorzy, kręcę głową. Dobrze, możemy dzisiaj odwiedzić Gosię w piwnicy? Dzisiaj, panie, w nocy. Tak. No możemy iść, no.
Teraz? Tak, teraz. Poprosimy. No, to dobra. Się pokryta. Też mi do gardła chyba wpadło. Wstaję, walę mu w potylicę, tak. Lekko. A to w płuca, nie w głowę. Ja mu wywalam w brzuch. Możecie się nie bić, panowie? Pierwszy by zaatakował. Ile wy macie lat? 5? Chyba zawyżyłaś trochę. Też mam takie wrażenie. Mówię do sołtysa, przepraszamy, to nie tak normalnie. Dobrze. Chodźcie za mną. Prowadzi was do domu. W domu widać, idę, że wszyscy idę za. Idę za sołtysa. Dobra. No, chodź do domu. A gdzie Kościej idzie? Ja siedzę w domu. W którym domu? W tym, w którym jestem. Nie, w karczmie. Nie jesteś w żadnym domu, jesteś w karczmie. No, siedzę w karczmie. Okej. Okay. Alonso, który jest usłyszał czarownic, powiedział, że nie można iść do czarownicy w nocy, bo w nocy się nie śpi. Że nie można... I idę do... Idę bez niego w takim razie. Niech sobie siedzi. Okej. Okay. Na okazję wynająć sobie pokój, bo wcześniej chyba nie miał. Nie, bo Gienek wyszedł, więc ma darmowy pokój. W sensie, że śpisz na sali. Ale Gienek był, jest karczmarzem. I powiedziałeś, że wszyscy wyszli, jak zaczęliśmy mówić o czarownicy. Goście, ale... powiedziałem. A. No to idziecie do domu. Sołtysa otwiera drzwi, widzicie, że jest już ciemno. Wyśpiono tam zapala lampkę tylko. Widzicie, że tam... No, ja nie mówiłem, że oni nie mają lamp. Powiedziałem, że nie mają lamp na ulicy. Kurde. Zapala lampkę. No i jest taka klapa na kłódkę, tą kłódkę otwiera klapę, wchodzi się do piwnicy. No i w piwnicy siedzi na ziemi związana dziewczyna. Zrekneblowana? Tak, ma szmatę na mordopaszczy i ręce też ma. Mordopaszczy? Gwek! No, proszę, to Gosia. Młoda dziewczyna, też ładna, blond, długie włosy. Oglądam ją tak z daleka na razie. Ja rozglądam się. Ona ma 3 lata. Jakie 3 lata? Co? 3 lata? No tak usłyszałam. Kurwa, 3-letnia czarownica. 3-letnia czarownica. Możesz powtórzyć jej opis, bo... Młoda dziewczyna, długie blond włosy, koło 20, znaczy wygląda na koło 20, długie blond włosy, ładna jest. Zielona suknia, tam troszeczkę szorpana zużyta. Oglądam ją tak na razie z daleka, z ostrożnością. Czy patrzysz, okay. Są ślady spoczenia? Na jej ciele? Wiedźmy korzystają ze spoczenia, tak? Tak. To różne wiedźmy, ale tak. Profesjonalista się znalazł. To sobie Sorun rzucimy! Na spod hidden. Nie na spod hidden, na spaczenie. Spaczenia szukasz. Widzę okul. Gdzie jest spaczenie? Cthulhu Mythos. A, B. 0-0. To do rymosu wampirów jesteś. A okultyzm masz? 50. To już jest na okultyzm. Myślałem bardziej, że to jest okultyzm właśnie. Hard. Hard. Nic nie widzisz. Ja się rozglądam, czy nie ma jakichś, nie wiem, świecących przedmiotów. Nie, to jest piwnica, ziemniaki są. Ziemniaki nie świecą.
Nie wiem, może kierownica mogła świecącą mauzoletkę. Jak to nie ma świecących? Jest lampka. Lampka się świeci. Znowu nie było mnie słychać. Halo? Halo, tak? Słychać. Co mi się z tym jebanym Discordem dzieje dzisiaj? No. Ja może to przez to, że ja za blisko Damiana siedzę. Może? To jakieś sprzężenia są, czy coś do mnie sygnał nie dociera. Fale teta się ze sobą krzyżują. Fale teta. A bo ja wiem, czy ja się na tym znam? Nie znam się. Nawet nie wiem, na jakiej zasadzie internet działa, więc nie czepię. Właśnie w taki sposób potem ludzie taką Małgosię oskarżają o to, że jest czarownicą. Super! Karza może. Własne ja to bym najchętniej ją wyciągnęła z tej piwnicy i pomogła jej się umyć. I przeruchała. No, mówię, że pomogła jej się umyć. To nie ma ja, nie będzie, kurwa. Ja tu nie będzie ruchanie czarownic na mojej warcie. To najwyżej polowanie. To i to łączyło, ale to się ona nie jest podoba. Czarownicą. Nie ma dowodów, że nie jest czarownicą, czyli jest. Czy ktoś znajdzie dowód na to, że Alonso... No, że ja nie jestem czarownicą. Nie ma to... Podajcie mi też jeden dowód, dlaczego Alonso nie mógłby być czarownicą. Ja to chciałem powiedzieć. Ja mam dowód na to, że Alonso nie jest czarownicą. Nie mamy dowodów. Najlepszy dowód. Dobra. Sorun, Alonso. Nie widzisz na niej żadnych śladów spaczenia? Żadnych... No patrzyłeś tylko, tak? No nie widzisz, żeby emanowała czymś, nie czujesz od niej nic, co by mogło być użyciem takiego spaczenia w jakiś taki sposób. Ja mi się zaczęło nudzić i poszedłem w stronę tamtego domu. Którego domu? No, sołtysa. Okej. Okay. Ale nie wchodzę, obchodzę go dookoła. Okej. Okay. Patrzę, z której strony jest go najłatwiej podpalić. O stronę lasu. Jest z tyłu przy... Jak jest dom, są to jest na ścianę, są takie drewna na zimę ustawione, takie dodatkowe drewienka. Pomijając fakt, że to jest drewniany dom, nie? I tabliczka z napisem podpal, nie? Tak. By fire, be purge. Tak ją przyglądam. Czy podchodzę bliżej? Dalej właśnie przyglądam? Zaznacz sobie okult, jakby co. No zaznaczyłem. Okay. Sobie wokół niej się kręcę. A dobrze sobie zaznaczyłeś? Zaznaczyłeś. Tak. Podnoszę jej ręce, zaglądam pod sukienkę nawet. Dajesz koniec spoczenia. Ma bieliznę, nie wiem. Aż taki zbrojny nie będę tam już wyglądał. Ja nie jestem istny. Biorąc pod uwagę, że to czarownica, to może to błąd. Tak, nie było słychać? Nie było słychać. Mówiłam, że ja tam mogę popatrzeć. Ale... Ginekologiem nie jestem, ale popatrzeć mogę. Właśnie, Easter, zaznacz sobie Dodge'a, jakby co. Patrz. A? Dodge'a sobie zaznacz, bo tam zdodżowałaś wtedy, nie? Jak masz Dodge na karcie, to zaznacz ptaszka. Biorę jej tak za łeb, ją łapię jedną ręką. No. Otwieram jej oczy, patrzę jej się... Na oczy? Kurwa, jak to kolisty się robi? W sensie co, świecisz jej latarką po oczach? Tak. Nie masz latarki. Klapę za nami sołtys zamknął, tak? No nie, jest otwarta. Stoi za nami sołtys. Okej, okay, to... Czy mógłbym prosić o zamknięcie klapy? Jeśli pan chce, może pan wejść na dół. A ja jestem na dole. A, dobra. To... No dobra, no to wchodzi tam po schodkach, zamyka klapę. Dobra, co do was. Czy ta piwnica ma okna? Nie, nie ma okien piwnica. Ja słyszałem, czy ta czarownica ma okna. To jest taka ziemianka w zasadzie. Tak. A czy jak obchodzę ten dom dookoła, to nie widzę żadnych okienek gdzieś jak na poziomie ziemi? Nie widzisz. Wyciągam z torby takie jakby... Znaczy to nie jest ziemianka, to jest drewniany dom z drewnianą podłogą, jest wykopana dziura w, nie wiem, o głębokości
dwóch metrów, gdzie jest, nie wiem, 3x3, tak? I są tam ziemniaki i czarownice. Dobra, wyciągam z torby takie... Ziemniaki na wódkę. Takie jak... Dobra. Wyciągam z torby takie jakby nożyczki, tylko że one nie są ostre, tylko takie... To ma służyć, żeby kurwa i morda się nie zamknęła. No rozwiera, takie... rozwieracz, tak? Dokładnie. No dobra. Czyli może najpierw knebel i wyjmij. Do tego zmierzam, ale wpierw wyciągam. Dobra, to wyciągasz. Wyciągam jej knebel. Bel? Może ona nie ma knebla, ma szmatą twarz, znaczy mordę. Znaczy, no... Usta odwinięte. Szmatę. Zanim coś powie, łapię ją za mordę, otwieram jej usta i to wsadzam na siłę. No okej. Okay. Nie dasz jej nic powiedzieć? No, jeszcze nie. Ale jesteś delikatny. No dobra, no, no, jest związana, nie jest w stanie nic zrobić, nic powiedzieć, więc się poddaje twoim zabiegom. Mówię do Ista. Na szczęście powiedział jeszcze, więc... Łapię za jęzor. Okej. Okay. Wyciągam go z mordy. Zoron, czy ty kiedyś próbowałeś wyciągnąć język palcami? Jestem w rękawiczkach. No. Jakich rękawiczkach? Skórzanych. Patrzę, czy jest fioletowy, czy są ślady spaczenia. Czy jest fioletowy? Ma fioletowe usta? Ma fioletowe usta? Nie, nie ma. Nie, no, normalny język nie ma śladów spaczenia. No, rzuciłeś wcześniej. Tak no wiadomo, że to nie ona jest przecież, no. Ciszej tam siedź. Irytowany mówię. Ale to było oce... Ja uznałem, że to było ICA i chuj. Dobra. Myślę, jak to jeszcze można na spod de czarownica, bo ma jakąś mini rozpis, jak czarownice działają w tym świecie. Co ty jesteś specjalistą? Co to byś Soren chciał zrobić, tak ci powiem. Myślę, jak to jeszcze można na bo... Bo w WoWie było, że czarownica wymiotuje złem, tak? Że zło ją napędza. Musisz jej coś musisz głęboko do gardła wsadzić. Tak, nie, musisz spowodować u niej wymioty, musisz pokroić przy niej cebulę i musisz sprawdzić, czy takie krwiopijne jakieś tam owady, czy ją będą kąsać, czy nawet one będą od niej uciekać. Sposoby z Warcrafta. Znaczy z WoWa. Na przykład. Dobra, wyciągam mi te nożyczki z mordy. Puszczę język, wyciągam te nożyczki. No, zamyka, patrzy na ciebie dziwnie. Nic nie mówi. I wycieram to? O co? O jakąś szmatkę. Te z torby. Ma ktoś krzyż? Kościej by miał ten swój taki wodnisty. A w ogóle ważyliście ją? Patrzcie się na sołtysa. Co? Dlaczego mi się ważyć? Bo jeżeli... Czarownice zwykle pod wpływem spaczenia tracą na wadze. Czyli to ostro. Znaczy bardzo dużo. Pani normalnie wygląda. Jest jakaś chuda. Przeraźliwie. Znamion nie ma. A nie jestem taki, że będę od razu topił. Ani żadnej próby ognia, topienia. Tylko w torbie jakiegoś krzyża, czy mam jakimś cudem. Rzuć sobie na szczęście. Jezu, 15. Fail. Nie masz.
Panie Sołtys, ma pan krzyż? No oczywiście, że mam krzyż. To proszę go tu przynieść. No dobra, to idzie po krzyż. Idzie, nie ma go. Jak Sołtys wyjdzie, to ja zaraz zamykam za nim klapę. Okej. Okay. Ja się tak patrzę na tę dziewczynkę. Jaką dziewczynkę? No na tą czarownicę. Dobrze się ukrywasz. To nie tu ukryli. Z czarami się dobrze ukrywasz. Z żadnych śladów spaczenia. Nie ma śladów spaczenia, to znaczy, że się ukrywasz z czarami. Może od razu się przyznasz, będzie lepiej. Ale to do czego panią się przyznać? Do bycia czarownicą. Oskarżenie się niewielu znikąd. No ja zielarką tylko jestem, nie czarownicą. Czarownicy zawsze tak mówią. Szukam jeszcze Biblii w torbie. Co jeszcze tam chcesz mieć w tej torbie? Pal. Pal. No to tam zapisałeś, że masz Biblię, no to roluj na szczęście, czy masz Biblię. Nie masz Biblii. Czuknij się tam, żeby przynieść jeszcze Biblię. Okej, okay, uchylam. Oj. Prośba, żeby jeszcze pan sołtys Biblię przyniósł. I zamykam. Ej, ze dwu na sekundę. Okej. Czemu stronę jesteś katolikiem? Bo jestem chatnikiem. Bo on wielbi chaty. Co ci dawała wiedza o wiedźmach? Że kurwa wiem, jakie mają sztuczki, jakie wykryć. Aha. No to po ogólnych oględzinach, skoro ona się nie wygląda na wiedźmę, no. Aczkolwiek możesz od niej czuć zioła. W sensie, no wiesz, zielarka jest w końcu. Czekaj, bo nie. Halo? Halo, halo. Dalej. No, faktycznie coś przycina. Mietnie też, to czy tylko Soruna? Soruna. Aha. Chociaż Sorun chyba przed chwilą zanucił i to było słychać płynnie. Tak, Sorun? Nie. A Lica i Techlis gdzieś poszli, tak? Ja już jestem, a Damian po prostu poszedł nalać zupę. Aha. Halo, halo. Co tam, Sorun? Damian jeszcze za chwilkę będzie. W sensie jeszcze go nie ma. Nie ma nawet. A, ale Damiana nawet nie ma w tej piwnicy, więc... No, dobra, tylko pytam, czy on jest. Dobra. Sorun, jak się tam tnie? Nie patrz FK, bo to miejsca. Pukam w ścianę tego domu. O, już nie tnie. No, teraz cię płynnie słychać. Halo? Słychać cię. No, słychać cię. Już nie tnie, co ty mówisz? Nie pamiętam. Mówisz, sorry, ale możesz i zaczęło ciągnąć. Bo mowa o wiedzy już czarownicę. Sorun, ale tak, że patrzysz na nią i nie wygląda ci na czarownicę, tylko tyle, że czuć zioła. No, czuć o niej zioła, bo pewnie jest zielarką. Jak to mówiła, więc czuć o niej zioła. Umiesz czytać? Nie. Będzie problem. A modlitwę znasz? Znam. Matka mnie uczyła.
To proszę, recytujcie dłuższego. No to modli się, ojcze nasz. Nie zająkała się, nie zrobiła błędu? No pewnie się trochę jąkała. Patrzę na ciebie przerażonymi oczami. Wiesz, no ona trochę się ciebie boi, więc to akurat, że się jąka, to chyba nie jest nic dziwnego. Ja dalej pukam w te ściany. Puk, puk. Też bym się ciebie bała, jakbyś mi zaczął, kurde, grzebać w mordzie i zaglądać pod spódnicę. Patrzy się na Ester. Tobie bym nigdy nie chciał. Wracam wzrok do niej. Dlatego oboje jesteśmy zadowoleni. Odwracam wzrok od niej i mam ją gdzieś. Okej. Okay. Znowu się patrzę. Co ci łączyło z Krzyśkiem? Cóż, to nic mnie nie łączyło. On tam próbował coś, ale to nie podobał mi się Krzysiek. Taki pijak straszny był. Zapisuję. Burmistrz. Sołtys wraca z tym, z krzyżem i z Biblią. Biblia już nie będzie potrzebna, ale krzyż proszę podać. No to podaję ci Biblię. Znaczy, dobra, krzyż. Przykładam jej do twarzy, tak? No okej, że przykładasz jej krzyż do twarzy. Jakie jesteś wiary w ogóle? Jesteś katolikiem, okej. Tak. Okej, no to nie no, przykładasz krzyż do twarzy, no nic się nie dzieje. Daję krzyż Sołtysowi. A tak mi smaka narobiliście. Znaczy co, panie? Że nie jest czarownicą. Wiesz, że ten... Więc pan pooglądał pan i stwierdził, że nie jest czarownicą? Wyrecytowałem modlitwę, symbole święte u mnie palą, nie ma śladów spaczenia, nie waga się wydaje na oko w porządku. Co mam, nie wiem, ją potopić? Próba ognia? Panie, ja nie wiem, jak się sprawdza czarownicę. Profesjonalista. Kurde, dosyć tego. Nie widzicie, że dziewczyna się męczy? Ja podchodzę do niej, rozwiązuję i... Ten. Panie, no pani, no co panie, panią zostawi? Nie jest czarownicą, więc w sumie widzicie teraz, panie, niewinną kobietę w swojej piwnicy. Na jakiej podstawie oceniliście, że jest czarownicą? W ogóle najważniejsze... Dobrze, pytanie. Kto jest konfidentem tak zwanym? No wyśniacy wszyscy się wzięli i stwierdzili, że ona musi być czarownicą. Się dziwne rzeczy w wiosce działy. No ale skoro działy się dziwne rzeczy w wiosce, to dlaczego akurat ona ze wszystkich mieszkańców miałaby być właśnie czarownicą? No była najbardziej podejrzana. Od razu ci powiem, bo jest zielarką. Ile ja takich spraw już miałem? Ach, szkoda gadać. No, w sumie racja. Od razu mi się stronę dziewczyny. Przepraszam cię za to, ale wiem, czynności zawodowe. Dobrze? Tak. Ale jeszcze na wszelki wypadek... Ja myślę, że ja ją rozwiązałam. Pomogłam jej wstać. Okej. Okay. I pogłaskałam po plecach tak dla otuchy. Jeszcze zajrzałbym do ciebie do domu. No i to by cię totalnie oczyściło. Patrzę się na nią. To dobrze. Ale to panie ciemno, to... Nie wiem, czy coś zobaczycie. Ale nic mnie... Lampę mamy, spokojnie. Dobrze. Tak myślę, czy może nie lepiej będzie, jeśli wszyscy dzisiaj będziemy jej pilnować. Bardzo chętnie jej popilnuję przez noc. Ja bym nie zostawił już Ester. No, ja generalnie nie zostawiałabym jej samej. Szczególnie, że wieśniacy chcą samosądu, a jutro mieli ją wieszać. Czekaj, wieszać, tak? Tak, wieszać. Czarownicę wieszać. Stukam się w maskę tak mocno. Wieszać. Czarownica albo się pali, albo odcina jej się głowę.
Albo krzyżu je na poświęconym specjalnie krzyżu. Żeby to by sobie z takiej szubienicy zeszła po paru dniach. Jutro zajrzymy do Krzyśka, do jego matki. Pana żonę jutro zbadam, czym, co przyczyną poronienia było. Ja w sumie do Kowala bym się przeszła, zapytać o psa. Kowal to rano, jest najmniej ważne. No idziemy do domu. No Gosiu, prowadź do domu. Mogę pożyczyć lampę? Pytam się tego, że jest. No dobra, daję ci lampę. Dziękuję. No to Gośka was prowadzi do swojego domu. Ja po drodze staram się rozglądać po okolicy, czy ktoś nas na przykład nie śledzi, nie patrzy. Jest ciemno jak w dupie, jest noc, nic nie widzicie. Się skradam za nimi. Okej. Okay. Słuchuję, czy czegoś nie słyszę. No to sobie rzuć na nasłuchiwanie. Ale Kości sobie na stealtha rzuci. Na Kości, tylko spod hidden, nie spod hidden, stealth. No. Na stealtha? Bo za 20. Bo za 20 chyba jest. Teraz to na stealtha. Wpadłeś w metalowy kosz. To jest spot hidden, tak? Nie, nasłuchiwanie to jest listen. 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 Ale to chyba kurwa słychać tak składającego się kościelia. Słuchajcie, idziecie i słyszycie za sobą tylko takie trzaskanie jakichś takich metalowych rzeczy, nie? Rycerz za nami. Ja tam nic nie słyszę. Jakby nic nie słyszę. Wy ktoś, nie wiem, jakieś naboje, jakieś granaty trzyma w jakiejś torbie i się one obijały, nie? Krzyczę po rosyjsku, stój, bo strzelam. Rzucaj na rosyjski. Nie. Udało się. Ja kart jeszcze. Kart. Zaznacz sobie, suka wyjad. No tak nie słyszę, stój, bo strzelam. W rosyjsku. Od strony światła. Przyjmuję snajperkę i odszykuję. Ja też! To na rozumienie teraz, tak? Nie, no myślę, że zrozumiesz. Teraz krzyczę, kurwa, Kości i debilu, chodź tu. Idę. Też po rusku. Nie, no ale myślę, że takie zdania po prostu możesz umieć mówić z 40, nie ma problemu. Gdzie ty byłeś? W karczmie. Świetnie się skradasz, muszę ci winszuję wręcz, kunsztu. Się skradasz. Całe wieści słyszała, jak za nami lazłeś. Nie będę, że się skradałem. Po prostu szedłem za wami. Nie. Czemu nie poszedłeś? Kości, bo jest sprawa. Jaka? Trzeba pilnować Ister, bo ona ma złe zamiary wobec tej dziewczyny. Skoro jest wieźmą, to chyba trzeba mieć złe zamiary wobec niej. Niestety nie jest. Jakie mam za dowody? Badania. Mam... Jutro ci w języku hiszpańskim wyślę cały ten... Całe badania, dobrze? Zabawaliście jej czosnek? No nie, to na wampir. A nie na czarownicę idioto? A to pani się nie wodę święconą? Symbole święte. Ta i modlitwa recytuje, symbole święte. Te nie działają. Znaczy, no nie działają. Mówię do Alonza, ale na ucho. W sumie, czy ten krzyż i Pismo Święte były poświęcone, czy to nie jest istotne? Jest istotne w sumie. Kościej, mogę prosić o wodę święconą? Nie. Sam ją opryskuję wodę święconą. Co ty robisz? No opryskuję ją wodę święconą. Cieszę się, wyglądają, jak się przyjmuje wodę święconą? Co? Cieszę się, wyglądają, jak się przyjmuje wodę święconą? A te krzyże, co mi rabelcy dawałeś wtedy, to nie były z wody święconej? Są z lodu. No ale lud z wody święconej, tak? Nie. Nie? To po co ty... z Syberii.
No się... Z Syberii. Niemożliwe. Lud na Syberii się nigdy nie rozpapia przecież. To może było jasne. Nie wiem, nigdy nie byłem nad morzem. Masz rację, na Syberii się nigdy nie rozpapię. A ty się roztopił, czyli fałszywy masz ten... ten nie, ten bo lud. Nie na Syberii, debilu. Się śmieje i... Okej, w międzyczasie pukam do sołtysa i... Przepraszam za kłopot. Czy miałby pan może kubek wody święconej? Nie mam wody święconej w domu. W lodówce trzyma. W lodówce trzyma wodę święconą. Nie ma. Patrząc po tym, jak Kerrigan poszła, wyjmuję flakonik z wodą święconą i wylewam jej. Komu wylewasz? Czarownicy. Ister. O, po ciemku pomylił. Pomyliłeś po ciemku. Nie no, czarownicy. Miałeś wodę święconą. A nie miałem? A nie miałem. Chcę wykorzystać mojego skilla? Mojego magicznego skilla pod tytułem obładowane gadżety. No okej, okay, powiedzmy, że butelka z wodą święconą jest gadżetem. Rzucasz na szczęście, czy masz, tak? Tak. Rzucaj. Rzucam na szczęście, co wyciągnę z kieszeni. Tak. Weźmiałeś fiolkę z olejem. Wylewam jej na głowę. A to dzisiaj nic się nie dzieje. Patrzy się. Walę się w maskę. To olej, idiota. Święcony. Na pewno? Tak. Na pewno? Tak. Na pewno? Tak. Na pewno? Tak. Nie wierzę ci. Trudno. Ja sobie nie wierzę. Po prostu próbuję cię okłamać. Ty mnie próbujesz okłamać? Zawsze. Przepraszam za niego. Ale tak. Przynajmniej teraz będzie łatwiej podpalić. Chowaj te zapałki. Ja powiem, kiedy palimy. Dobra? Nic nie, laskę. To po prostu nie jest równoważeni. Mogę ci się... Ja jestem szalony. Jeśli chcesz. Jestem szalony. Ty nie będziesz się jej dotykać. Ja na mieście popytałem i wiem, co ty robisz. Bezbożniku. Alonso, ty się jej już dzisiaj nadotykałeś. Daj się innym pobawić. Bezbożniku jeden. Ja w czytnej sprawie to robiłem. Wiesz, ona nie? Ja w międzyczasie wracam. A skąd wiesz, że ona nie w czytnej sprawie? To jest demon, sukubus. Tak. Ona tylko o seksie myśli. Jak się wypytałem o mieście, to w mieście to każdy ją miał. Nie każdy. Każda. Każda. Nawet sama się przyznała. Więc wiesz, jak to się skończy. Nie ma takich. Nie ma bezbożnych zabaw. Przewanie jeden. Dobra, prowadź, Gosiu. Dobrze, no prowadzi. Patrzy się na Easter podejrzanie. Prowadzi was do... Ty się tak nie gap, bo ci zaraz gały wypadną. Nie widzisz moich oczu. Nie widzisz moich oczu. No, bo już mu wypadły. Dobra, no... Co? Jaki nie mam? Celuję po nich wszystkich. Nie zwracaj. Nie się gromadzą. Znowu przychodzimy przez to samą zabawę? Być może... Przepraszam! Wycelenistę! To ona powiedziała! Ona cię oszukuje, to ona jest nekromantką. Istę, wiedziałem, że jesteś nekromantką. Czy mam fioletowy chust? Przyglądam się. Nie mam fioletowy chust. Okłamałeś mnie, Alonzo. To makijaż jest. Idę dalej z Gosią. Pocieram sobie po ustach tak, jakbym miała zmazać makijaż. Nie jest to makijaż. Po prostu nie mam fioletowych ust.
Ja już odszedłem stamtąd. Mam gdzieś Kościeja. Jestem przyzwyczajony do niego. No, no to gośka zaprowadziła cię do najdalszej chaty za wioską. No i otwiera drzwi. No, proszę, no. Wchodzę. Rozglądam się dokładnie po mieszkaniu, sprawdzam wszystkie kufry, szafki. I mam rolować na spot hidden? Tak, zaroluj sobie na spot hidden. Bo spot hidden to było przeszukiwanie, nie? No. Hard. Dobrze. A zaroluj sobie jeszcze na medycynę. Weszło ci? Weszło. Zaraz zostaje medycyna i spot hidden. Medycyna już była. Teraz spot hidden. Tomasz, tak. W jej domu są zioła różne, ale jakby stwierdzam, że są to zioła z, no z tej okolicy wszystkie. Jakbyś się tak skupił, to byłby w stanie zrobić z tych ziół faktycznie jakieś medykamenty, może nawet jakieś trucizny. Bo jest tych ziół dość dużo. Ale nie jest to zbyt skomplikowane, nie musiałabym być na żadnych studiach. Jest takie właśnie wiejskie baby, jakieś zielarki, coś takiego mogły mieć. Te zioła można zapazrzać, tam pić, czy wąchać, czy z maści z nich robić. Jakieś też inne składniki, typu jakaś kora, jakieś coś tam ze zwierząt, jakieś szczęście, jakieś owoce, coś tego typu rzeczy. No nic takiego, czego byś nie znalazł w domach innych tego typu zielarek. Nawet? Ewka? Okay. Ości pedał, ha. Ale poza tym, jesteś Soron? No. Dobra. Poza tym wszystkimi ziołami i tak dalej, znajdujesz list. Problem jest z tym, bo ona powiedziała, że nie umie czytać. List jest podpisany Krzysiek. I w sensie, że jako nadawca, czy jako adresat? Jako nadawca. I w tym liście Krzysiek wyznaje swoją miłość gośćce i nawet grozi, że sobie zrobi coś złego, jak mu nie odpowie, czy tam nie odpisze. Wiesz, co tu jest napisane? Zwracam się do niej. Nie wiem. Ja nie umiem czytać. Znalazłam tą kartkę przy drzwiach rano. No, to jest list od Krzyśka do ciebie. Znaje ci miłość, tam bla bla bla. No i na końcu grozi, że jeżeli mu nie odpiszesz, to sobie coś zrobi. A to on nie odpowiedział, to sobie sam to zrobił? Dowiem się jutro po sekcji zwłok. Nie próbowałaś kogoś zapytać, co tu jest napisane? Nie. Mało kto mógł mi czytać. Może sołtys umiałby przeczytać, ale nie wiem. Krzysiek umiał pisać? Nie wiem, co Krzysiek umiał. Tak spoglądam na ten charakter pisma. Czy jest taki bardziej chłopski, prosty, czy taki już bardziej ten? Taki prosty, coś tam na bas grane, no. Takie pismo chłopskie, no. Ja też przeszukuję dom, ale bardziej w poszukiwaniu jakichś takich właśnie artefaktów świecących rzeczy. Nie ma nic takiego. Znaczy dobra, okay. Jest sprawa, ja bym musiał skończyć, bo do mnie wujek przyjechał. Aha. O, będzie flacha. Zrozumiałe. Flacha będzie wyjebana. No to ten. To ja bym skończył na tym, że po przeszukaniu tego domku, ewentualnie może sobie
później możemy tam jeszcze pogadać, może się poduszukiwać ten domek później, ale jakby teraz bym skończył, okej? Okay? Dobra. Okay. I rozwinięcie też zrobimy na początku kolejnej sesji. Spoko. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Flacha będzie opierdalana, już czuję. I mój przyjaciel.